Było tak, że długo i mocno działałem w Konfederacji Polski Niepodległej. Działałem w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. 87-88 rok to taki troszkę nastąpił już taki konflikt między mną a Adamem Słomką. Bynajmniej nie chodziło tutaj o rząd dusz. Ja do Adasia Słomki, no z sam szacunkiem dla jego wyborów życiowych, drogi życiowej, no bo to jednak jakby wszystko położył na ołtarzu polityki, zaczął się w nim budzić jakiś taki dyktator i to mi przestało pasować. Ja pamiętam, że pierwszy taki moment, gdy do KPN-u ściągnął grupę chłopaków narodowców, taki Marek Łukomski, Bogdan Kozieł, Paweł Kilarski, tam działali w takim czymś organizacji, chyba do teraz nawet jest Narodowe Odrodzenie Polski. I oni jako grupa narodowa w Konfederacji Polski Niepodległej, która jest jakby partią odwołującą się do tradycji piłsudczykowskiej, a narodowcy bardziej do myśli Romana Dmowskiego. No niemniej jednak no Adam chcąc, no mówię, że w Konfederacji jest miejsce dla każdego. I pamiętam, jak chłopcy podczas jakiejś mszy rozwinęli transparent Narodowego Odrodzenia Polski. Jakaś patriotyczna, nie wiem, 3 maja albo to, w każdym razie jakaś data związana z historią Polski, odwołująca się do patriotyzmu. A nam kazał im tę flagę zwijać. Nie wiem, no sami Konfederaci mieli 3-4 własne transparenty. I to pamiętam, Marek Łukomski mówi, co ten. Potem kiedyś i kazał im zwijać tę flagę. Później Bogdan Kozieł coś tam też miał jakąś z tym Adamem sytuację. I Adam powiedział, bo taka pisemko wychodziło, wolny czyn, pismo od obszaru 5 KPN-u, w skrócie WC, jak to nazywaliśmy, że on napisze o Bogdanie nieprzychylny tekst, jeżeli on tam czegoś nie zrobił, już nie pamiętam. I Bogdan w ogóle wzruszył ramionami i powiedział, spadaj tandeciarzu do Adama i w ogóle narodowcy wyszli z KPN-u. Ja potem też właśnie się jakoś tam z Adamem, chodziło o to, że on naprawdę takie trochę złe zagrywki. Chyba to chodziło o Anitę Gargas. I wtedy chyba właśnie poznałem Przemka Miśkiewicza. Tak, kolega Miśkiewicz przyszedł do mnie do akademika, wkurzony, że dowiedział się, że Adam Słomka zaczął wypowiadać się o Anicie Gargas w sposób dający do zrozumienia, że może ona współpracuje z SB. I Przemek, pamiętam, że był w kółku, ta dziewczyna cały czas na tym manifestie lipcowym, na górce, tak się angażowała, co on za bzdury i tak dalej. I wtedy to Anitę znałem. Bo ją poznałem w ogóle, jak jechaliśmy w 87 roku na spotkanie z Ojcem Świętym do Częstochowy. No i też była taką właśnie tych jedno takich ostrych działaczek. No i wtedy to już tak straciłem zupełnie serce do Adama i KPN-u. No i szybciutko jakoś się związałem z Markiem Żelaznym, Solidarnością Walczącą i to mi to bardzo pasowało, bo i fajna taka ekipa i nie była tak sformalizowana ta organizacja, bo tu w KPN-ie to jakieś rady polityczne, jakieś obszary, jakieś strzelcy, dowódcy, komendanci i tak dalej. To wszystko jakieś takie hierarchiczne, no, na samej górze tu na Śląsku Adaś Słomka. No. A w Solidarności Walczącej było jakoś tak fajniej, tak bardziej swojsko.